Stąpając wolniutko z nogi na nogę, Julia skradała się do biblioteki. Nie myślała o białej damie, bo ta nawiedzała zamek tylko raz do roku. I właśnie to zaliczyła. Przez rok będzie spokój, pomyślała, nie zamierzając się przekonywać o prawdziwości swojej teorii. Nie planowała zostawać tu aż tak długo. Teraz chciała sprawdzić przejście, o którym wspominała Marianna. Wiedziała, jak zawzięcie dziewczyna go szukała, kiedy ona sama zajęta była sprawianiem łomotu JaśniePanu, więc z całą pewnością musiało być to dla niej niezmiernie ważne. Dokąd prowadzi przejście? Bardzo chciała to sprawdzić. Przechodząc pod drzwiami kaplicy, przyspieszyła kroku, tak, na wszelki wypadek. Po kilku dniach mieszkania w zamku, już wiedziała, którędy dojdzie do biblioteki. Ale nocą wszystko było inne. Na korytarzu płonęły jeszcze niektóre świece, ale i tak atmosfera była mroczna. Drzwi do biblioteki były tuż za zakrętem. Nareszcie odetchnęła. Jeszcze tylko kilka kroczków i była na miejscu. Kiedy chciała nacisnąć wielką klamkę, poczuła, że dębowe drzwi nie są zamknięte. Dziwne. Ilekroć je mijało, nigdy nie były otwarte. Rozejrzała się dookoła. Nie widząc w ciemnościach nic podejrzanego, delikatnie pchnęła jedno skrzydło. Skrzywiła się, kiedy złowieszczo skrzypnęły zawiasy. Julia znieruchomiała. Wcale nie wystraszyła się skrzypu zawiasów, ale i tak włosy na jej karku stanęły na baczność. W ciemnej bibliotece, w poświacie księżyca, zaglądającego do okna, ujrzała białą postać. O, w mordę, zakleła w duchu. Koza zeżarła jej kalendarz, czy co? Przecież rok nie minął. Co ona tu robi? Biała postać usłyszała skrzypnięcie zawiasów i spłoszona rzuciła się w stronę okien. Jeszcze niedawno wisiały tam ciężkie kotary. Tu jednak leżały złożone na podłodze. Po katastrofie jeszcze nie zawieszono ich na powrót. Powstać się zawahała. Mania. W świetle księżyca Julia rozpoznała zjawę. Kamień spadł z jej serca. Co ty tu robisz? Marianna zastygła nieruchomo. Po chwili nerwowo spięte ramiona opadły i dziewczyna odwróciła się w stronę głosu. Bez peruki wyglądały nieco, nieco inaczej, bo z za uszu zwisały jej dwa splecione na noc warkocze. Alem się zlękła, odetchnęła. Zupełnie jak wtedy, gdy naszli mnie żołnierze. Co ty tu robisz? To ja się ciebie pytam. Julia podeszła do dziewczyny i spojrzała, co trzyma w ręku. Przyszłaś tu po książkę do poduszki, spojrzała podejrzliwie na Mariannę. Nie ściemniaj. Marianna znalazła się w potrzasku. Nie miała wyjścia, więc postanowiła opowiedzieć niedawno poznanej dziewczynie o swoich podejrzeniach, po napaści na powóz o poszukiwaniu czegoś, co z pewnością nie mogło być na ramieniu Odliwiera. Może Julii przyjdzie do głowy, do głowy wyjaśnienie zawiłej zagadki, bo na razie ona sama pozbyła się pokudlanej peruki, ale bałagan w głowie pozostał. Julia słuchała z wypiekami na twarzy. Siedziały blisko siebie na sofie i co jakiś czas rozglądały się wokół siebie, tak dla bezpieczeństwa. Panujący mrok potęgował grozą opowieści. Julka rozwiązała skórzany rzemień i przeglądała pożółkłe kartki. Czytała niezrozumiałe wersy i tylko poruszające się usta wskazywały, że czyta każdą linijkę po kilka razy. Kiedy jednak ujrzała rysunek, natychmiast go rozpoznała. To on przywiódł ich do XVIII wieku. To ten znak, szepnęła i spojrzała na Mariannę. To przez ten znak tu jesteśmy. W Rydzynie, w Osiemnastym Wieku, uzupełniła Julia i, nie spuszczając wejrzenia ze zdziwionych oczu dziewczyny z warkoczami, dodała: Mania, ja żyję ponad 230 lat później. Jeśli, oczywiście, dobrze odjęłam. Przymknęła oczy i jeszcze raz policzyła: Tak, dobrze! Nie rozumiem. Też z początku nie rozumiałam. Julka wzruszyła ramionami. Jakim cudem przemieściliśmy się w czasie? Nie jestem czarownicą ani nikim w tym stylu, nie mam żadnej nadzwyczajnej mocy, a jednak i co teraz zrobicie? Wrócicie do domu? Taki mamy zamiar rudowłosa uśmiechnęła się przepraszająco. Ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Teraz jednak zobaczyłam światełko w tunelu. To znaczy ten znak. Taki sam symbol znaleźliśmy w lochach biblioteki miejskiej, gdzie teraz jest jeszcze kaplica świętej Barbary. Chyba zamachnęła ręką. Oli byłby raczej tutaj potrzebny. On by wiedział. Ten facet to ma te historyczne ble-ble w jednym palcu. O, teraz zaczynam rozumieć. Marianna przypomniała sobie strzępy rozmów, z których wnioskowała, że Oliwier potrafił przewidywać przyszłość. Jest niezwykle mądry. Tylko nie wiemy, jak cofnęliśmy się w czasie. A jeśli wracając, nie trafimy do swojego miejsca, westchnęła Julka, mam jednak wrażenie, że ten znak jest tu kluczowy. To znaczy, jest kluczem do całej sprawy, a może do przeszłości. Marianna coś sobie przypomniała. Bezceremonialnie wzięła książkę z rąk Julki i odszukała odpowiedni fragment. Posłuchaj! I granie czasem, skarby, potęga, złe dusze odwiecznie kusi. By ludzkość ocalić, porządek zachować, przejście zamknięte być musi. Przeczytała: Wy chyba znaleźliście przejście? Popatrz! Znów wzięła księgę. Albo to. Czasu pułapki, miejsca tajemne, w trzech magach więziona potęga. Gdy wrota odnajdę i siły połączę, obudzi się czasu moc wielka. Czy wy jesteście tymi magami? Coś ty, chyba bym o tym wiedziała, ale domyślam się kto. Julia opowiedziała dziewczynie o dniu z witrażami, o dziwnym znaku. Szczerzących się szkieletach i ich podróży przez tunel, potem o spotkaniu z jej ojcem i Józefem. Marianna siedziała cichutko i chłonęła każde słowo. Wiele książek z biblioteki książęcej przeczytała, ale na taką historię nie natrafiła. Myślisz, że zamurowali ich za igranie z czasem? Odezwała się Marianna. Możliwe, wszystko na to wskazuje. Kombinowali, kombinowali i przekombinowali. To przejście musi być zamknięte. Julia kiwnęła głową na potwierdzenie tych domysłów. Nagle coś jej przyszło do głowy. Mania, dlaczego twój tata szuka tej księgi? Nie wiem, kiedyś była w naszym domu. Julia nie miała odwagi poprosić Mariannę, aby pożyczyła jej zapiski. Więc wertowała jej skarb tam i z powrotem, by znaleźć i zapamiętać jak najwięcej informacji. Gdzie ją znalazłaś? Julia uniosła książkę. Wzięłam ją z domu ojca, potem przez pomyłkę odłożyłam na półkę w bibliotece. Kiedy mnie zaskoczyliście, kryłam się przed żołnierzami ojca. Na szczęście znalazłam ją przed nimi. Teraz przyszłam odszukać przejścia, którym uciekli musi gdzieś tu być. Julia zamknęła książkę i przewiązała ją rzemieniem. Przez chwilę ważyła ją w ręku, po czym podała przyjaciółce. Schowaj pod kieckę, uśmiechnęła się do niej, i zabieramy się do szukania przejścia. Ale szukaliśmy z Oliwierem i nic. Oli tego nie ma, co my posiadamy mania. Czego? Babskiej intuicji. Jej uśmiech w świetle świec był mało widoczny, ale Marianna wiedziała, że Julia się uśmiecha. U boku przyjaciółki było jej znacznie raźniej. Cieszyła się, że mogła zrzucić z duszy ciężar, który ją bardzo męczył. Miała nadzieję, że z pomocą przyjaciół rozwikła zagadkę książki pachnącej czernidłem. Nawet jeśli będzie musiał użyć do tego tej y, intuicji. Mieszkanie pana Lucjana było zapchane pamiątkami z przeszłości. W powietrzu unosił się zapach historii. Aneta tak właśnie sobie je wyobrażała. Nie słychać tu było gwaru ulicy, bo rynek był zamknięty dla ruchu pojazdów. A przy otwartych oknach na wysokości mieszka mieszkania dochodziły tylko śmiechy i szmery rozmów. Ponure to jego lokum. Policjant rozglądał się dookoła. Jakby się weszło do innego świata. Jakby czas stanął w miejscu dawno temu. Czy ja wiem? Aneta chłonęła każdy fragment wnętrza. Laptop nie znów taki stary, wskazała na sprzęt rozłożony na pięknym rzeźbionym biurku. Lubiła antyki. Czasami zastanawiała się, czy aby na pewno urodziła się w odpowiedniej epoce. Czy nie pomyliła czasów? Co mogło się z nim stać? Pomoże mi pani? W jaki sposób Aneta spojrzała w oczy, świecące ponad szpakowatą brodą. Pomyślała przez chwilę, że, że śledczy wygląda trochę jak święty Mikołaj, a trochę jak wielki Kresnolud. Zdecydowanie ktoś powinien mu uporządkować tą brodę. Co znaczą słowa? Tajemnicę kryją kręgi. Nie wiem, kobieta wzruszyła ramionami. Gest ten był w pełni uprawniony. Bo rzeczywiście nie miała pojęcia, co pan Lucjan chciał jej przekazać. Pamiętała jednak rozmowę o kręgach zbożu. O jakich kręgach pisał? Skąd mogę wiedzieć? Teraz już dla zmyłki poskrobała się po głowie. Śledczy spojrzał na nią podejrzliwie. Nie mówiła całej prawdy. Jak go pani poznała, policjant siadł w fotelu przy rzeźbionym biurku. Rozglądał się dookoła ale na jego twarzy nie było zachwytu najwyraźniej nie był entuzjastą staroci to nasz stały czytelnik aneta siadła w głębokim fotelu w którym zapewne pan Lucjan czytywał stojąca przed nim lampa wyraźnie na to wskazywała przychodził po książki czasem przesiadywał w czytelni nad prasą bywało że rozmawialiśmy to jest bardzo mądry człowiek to był bardzo mądry człowiek poprawił ją adamski Kładąc nacisk na był, zniknął. On tu jest, powiedziała cicho Aneta. Siedziała nieruchomo i tylko jej gałki oczne badawczo wierciły się w oczodołach, zupełnie jak u kameleona. Tyle tylko, że niestety nie potrafiła zerknąć każdym okiem w inną stronę. Policjant patrzył na nią oniemiały. Jeszcze nie widział czegoś takiego. Przez moment próbował zrobić podobnie. Na próżno. Co też pani... Ciii. Aneta zamknęła oczy. Wsparła głowę o oparcie fotela. Nie miała najmniejszych wątpliwości, że czuła jego obecność. Odemknęła jedno oko i zerknęła na mężczyznę. Siedział zdezorientowany i nie wiedział co ma z sobą zrobić. Był twardym facetem, ale ciarki przebiegły mu po plecach. Czy ona jest medium? zastanawiał się. Czy może czarownicą? — Jest pani medium? — zapytał. Wolał nie wspominać o czarownicy, a nóż by się okazało, że nadepnął czartowi na ogon albo zadarł z kim nie trzeba. — Nie wierzy pan w parapsychologię, prawda? — Hmm, wydaje mi się to też trochę naciągane. — Tak? — spojrzała na niego zaczepnie. — To po co zabrał mnie pan tu ze sobą? — Dla towarzystwa? — Przecież powiedziałam wcześniej, że nigdy tu nie byłam. Więc. Cóż! bąknął pod nosem. Policja czasem korzysta z usług jasnowidzów, ale mnie to zawsze śmieszyło, przyznał znacznie ciszej. Tylko proszę się nie obrażać. Nie ma takiej opcji. Niech się pan nie martwi. Ja nie jestem jasnowidzem, a pan nie jest pierwszym, który powątpiewa. Czarownicą też nie jestem. Puściła do niego oko i uśmiechnęła się na zgodę. Policjanta zatkało to jak mogę Panu pomóc? Eee, zwiesił się na chwilę. Powiedziała pani, że on tu jest. Przeszukaliśmy każdy kąt i fizycznie go tu nie ma. Proszę mi wierzyć zapewnią. Ale ja nie twierdziłem, że on tu jest fizycznie. Więc co się dzieje? Nie wychodził, nie wyskoczył przez okno, na dachu też go nie ma. Śledczy rozłożył ręce. Gdzie się podział? Tego nie wiem, wzruszyła Aneta, ramionami. Nie słuchała utyskiwań, brodatego policjanta. Wciąż chodziła jej po głowie treść wiadomości. Tajemnicę kryją kręgi. O jakich jeszcze kręgach z nim rozmawiałam? Zastanawiała się. Może o jakichś tajnych stowarzyszeniach? Nagle spojrzała na swoje nogi. Malowane na czerwono paznokcie u stóp, odbijały się odładnie od strzażałego dywanu. Aneta lubiła japonki, wszelkie buty, które mogła wkładać na gołe stopy. Myśli na moment zatrzymały się przy jej nowych klapkach, ale oczy rejestrowały coś innego. Coś, co od dawna ją fascynowało. Symbole i kręgi. Julia obmacywała grzbiety różnych książek, tak jak przedtem robił to Oli. Marianna spoglądała na nią z politowaniem, ale przecież takie szukanie na nic się nie zdało. Jesteś pewna swojej e, intuicji? Ruda dziewczyna zrozumiała aluzję. Mania miała rację. Robiła dokładnie to, co nie przynosiło żadnego skutku. Trzeba było zrobić coś niestandardowego. Kucnęła i postukała w słupki podtrzymujące regały. Nic. Podeszła do szafy wspartej na lwich łapach, która kryła w swym wnętrzu przeróżne bibeloty. Kałamarze pióra bibuły na śmiesznych kołyskach. Ze szczytu szafy spoglądały na dziewczynę nieruchome oczy Wielkiego Kota. Julii wydawało się, że dostrzega w nich drwinę. I czego się gapisz, sierściuchu? Zirytowała się i z pasją przydepnęła drewnianą łapę lwa. Nagle coś kliknęło i szafa drgnęła. W jednej chwili Marianna doskoczyła do Julii i uczepiła się jej bluzki. Chwyciła się jej niczym małpka swojej matki. — O w mordę! — krzyknęła Julia. — Patrz, Mania, tak to zrobili! Z uczepionej jej bluzki Marianną podeszła do boku szafy po czym wcisnęła palce obu rąk w powstałą szczelinę, zaparła się nogą o ścianę i szarpnęła. Skrzypnęło, szurnęło i po chwili owiał je piwniczny chłód.